Jak tam, Czeczu, udało ci się kupić nam bilet? Tak. Udało. A tutaj pan mi dał do wyboru, albo mogę zaparkować tutaj, ale się pytał, czy mam 4x4, mówię, że chyba nie. Ale zaparkowałem w takim miejscu, co też nam... A wziąłeś wodę? 4x4 by się przydało, wziąłem. Szanowni telewidzowie, jesteśmy już w Ustrzykach Górnych, a właściwie już za nimi. I idziemy zdobywać trójstyk między Ukrainą, Słowacją a Polską. To będzie osobny film, żeby was nie męczyć. Tak więc możecie go zobaczyć tutaj, klikając w prawym górnym rogu. No mniej więcej tutaj, tak. A jeżeli was to nie interesuje, to za chwilę widzimy się już dalej, czyli pewnie gdzieś w Rzeszowie albo w drodze do Rzeszowa. Wracamy już z wycieczki na trójstyk granic. Podpowiemy, że udało nam się go zdobyć, tak? Film stamtąd możecie zobaczyć w prawym górnym rogu, czyli tutaj. Zresztą Basia przed chwilą pokazywała to właściwie. Jak ktoś chciał, to sobie już kliknął. Przed nami przepiękna połonina. Zobaczcie teraz ten widok. No, niewiarygodne. Przez cały czas były chmury, była mgła i niewiele tutaj było widać. A teraz się wszystko właśnie wypogodziło. My zbliżamy się już do samochodu i za chwileczkę uderzamy na Rzeszów, bo tam dzisiaj śpimy. Jeszcze nie mamy noclegu, a już jest godzina prawie 17, a my nie mamy noclegu. W ogóle to jest niezgodne z moimi tutaj zasadami. Ale okazuje się, że ta metoda wcale nie jest taka zła, bo jakoś te noclegi się jednak znajdują. Mamy nadzieję, że w Rzeszowie też jakiś będzie. O Boże, ale tu pięknie. Ja nie wiem. Niewiarygodne po prostu. Piękne są te Bieszczady. Przyjeżdżajcie w Bieszczady. Trzeba tutaj przyjeżdżać, naprawdę. Pamiętacie, jak wam wspominałem o tym, że teraz rezerwujemy nocleg z dnia na dzień i że pewnie trudno będzie znaleźć coś w dobrej cenie na ostatnią chwilę? Otóż nie. Tutaj, jak widzicie, śpimy w hotelu pod ratuszem, tak się nazywa, przy samym rynku i płaciliśmy za to chyba 144 zł ze śniadankiem. Dwie gwiazdki. Standard całkiem niezły. Jedyne co to, że nie było parkingu, ale w niedaleko, tam z 200-300 metrów, znaleźliśmy taki parking publiczny. Był za darmo, ponieważ to jest strefa parkowania, aczkolwiek weekend jest darmowa. A dzięki temu mamy świetną lokalizację, ponieważ hotel ten znajduje się przy samym ryneczku i też przy wejściu do podziemnej trasy turystycznej, którą chcieliśmy zwiedzić, ale niestety jest jeden mały problem. A problem ten polega na tym, że trasa jest w remoncie i to chyba już od dłuższego czasu, bo ja tu już kiedyś chciałem przyjść i niestety było wszystko zamknięte. Tak więc z jednej strony miło, że się coś tutaj remontuje i coś tutaj się zmienia, no ale chciałbym na nią iść w końcu, zobaczyć. Znaczy byłem tu parę lat temu, no ale chciałem sobie przypomnieć. Ale nic straconego, nie ma trasy turystycznej, to wam pokażę chociaż ogólnie trochę rynek. To akurat widzą państwo budynek Urzędu Miasta i siedziby prezydenta miasta Rzeszowa. Ale ja osobiście uważam, że rynek w Rzeszowie należy do jednych z najładniejszych rynków w Polsce. Jest duży, jest urokliwy, kwitnie na nim życie przede wszystkim. Tutaj jak się przychodzi wieczorem, to jest mnóstwo ludzi i tutaj cały czas coś się dzieje, tak? Nie jest opuszczony. To miejsce naprawdę żyje. A na środku ryneczku znajduje się zabytkowa studnia, która jest oczywiście zamknięta, przykryta jakimś tutaj szkłem, żeby ktoś tam za dużo nie sypał pieniążków i innych rzeczy. O. Jest też pomnik Tadeusza Kościuszki. Teraz ten rynek wydaje się opuszczony, ale jest godzina 10 rano i po prostu wszyscy ludzie śpią w niedzielę, więc są w kościele albo śpią. Ale wczoraj wieczorem tu było naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. A jak już jesteśmy w okolicach rynku, to nie można zapomnieć o Muzeum Dobranocek. Byliśmy tutaj w zeszłym roku, więc już tym razem nie idziemy. Natomiast jest to bardzo ciekawe miejsce, które pozwala właśnie przypomnieć sobie troszeczkę swojego dzieciństwa. Jest kilka tego typu muzeów w Polsce, to znaczy może niekoniecznie Dobranocek, tylko w ogóle jakichś takich animacji. Mnie osobiście bardzo ujęło i bardzo podobało się muzeum, to chyba się nazywało animacji właśnie, w Łodzi. Jest to miejsce, gdzie można samemu tak dokładnie zobaczyć, jak te wszystkie kukiełki się animuje i można też samemu zagrać niejako w filmie Tango. Pamiętacie polski film Tango z 80 roku, który zdobył Oscara za najlepszy film krótkometrażowy?
To taki film, gdzie ludzie wchodzą drzwiami, oknem, wychodzą i tak dalej. To jest animacja, która jest genialnie zrobiona. To jest genialny film i twórcy Akademii Filmowej Amerykańskiej to dostrzegli. I właśnie w tym muzeum w Łodzi można sobie po prostu w takim filmie zagrać poklatkowo, zrobić sobie te zdjęcia, co jest bardzo trudne, bo trzeba po prostu na przykład wchodząc przez okno, no, podnieść nogę o 2 cm, zrobić sobie zdjęcie, podnieść dalej. I dopiero jak się to perfekcyjnie wszystko zgra, to wychodzi z tego taki dobry film, albo chociaż w 1/10 taki dobry, jak zrobił pan Rybczyński w 1980 roku. Na pewno w Rzeszowie jest wiele innych fajnych miejsc, natomiast to jest z grubsza wszystko, co chciałem wam pokazać. Najbardziej chciałem te podziemia pokazać, no ale niestety, może w końcu je wyremontują. W Przemyślu je remontują, w Rzeszowie remontują, to może jak zrobią, to będzie jakiś totalny odlot. Natomiast te podziemia w Rzeszowie, podobnie jak w innych miastach, zostały zrobione podobnie, czyli kamienice, głębokie magazyny, kupcy i później te kamienice połączono i wytyczono trasę, więc to jest podobna trasa jak na przykład w Jarosławiu. Czy w Przemyślu podejrzewam, że też jest podobnie. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział czegoś z offu. Zabudowa rynku pochodzi z XIX wieku. Wcześniej stały tu niskie drewniane domy, które strawił pożar w 1842 roku. Domy posiadały piwnice, które przetrwały. Sięgały do 10 metrów w głąb, tworząc nieregularną sieć korytarzy. I to właśnie z części z nich utworzono podziemną trasę turystyczną. Składa się z 40 połączonych ze sobą pomieszczeń położonych na trzech kondygnacjach na głębokości od 0,5 do 10 metrów pod powierzchnią rynku. Piwnice pochodzą z okresu od XIV do XVIII wieku. A ja ostatni raz przechodzę przez budzący się już powoli do życia rynek w Rzeszowie. Idę po basie i jedziemy dalej.